Na tym filmie pokażę Wam, jak bardzo sprawnie można przeprowadzić zamianę indeksów jednopodstawowych na inne indeksy jednopodstawowe, ale na indeksy o innej podstawie niż była wcześniej przyjmowana. Jeżeli mamy zapis, że 1 albo 100% to jest 2006, to oznacza, że każde z wartości, jeżeli były one podane wcześniej, zostały podzielone przez wartość, która występowała w roku 2006 roku. Czyli każda wartość, jaka by nie była, została podzielona przez to, co występowało w roku 2006. To jest, powiedzmy, sens indeksów jednopodstawowych. One pozwalają, powiedzmy, na porównanie, o ile nastąpiła zmiana do pewnego roku, który był traktowany jako podstawa porównań. I jeżeli w danym roku indeks wynosił dokładnie 1, oznaczało to tyle, że dana wartość nie zmieniła się dla porównania z tym rokiem, czyli w ogóle jest zerowa zmiana procentowa. Jeżeli wynik wyszedł poniżej 1, oznacza to tyle, że wartość spadła o ileś tam procent, ile brakuje do 1. Więc tutaj by spadło o 1,7% w 2012 w porównaniu do 2006. Tutaj ta wartość była w 2004 roku niższa o 2,8% w porównaniu do tego, co było w 2006 roku. Tu możemy już powiedzieć, że na przykład nastąpił wzrost o 0,2% w 2007 roku w porównaniu do tego, co było w 2006. Tutaj jest oczywiście wiadomo, że wzrost w tym roku o 3,2% w porównaniu do tego, co było w 2006 roku. Tylko że jeżeli my chcemy zmienić podstawę i nie chcemy porównywać ciągle do 2006 roku, a do roku 2003, no to musimy zmienić podstawę. I zasada, jedna z zasad, powiedzmy, tworzenia indeksów jednopodstawowych jest taka, że jeżeli dany rok jest bazą, to w tym roku indeks z definicji jest 1. Dlaczego? No bo wartość 2006 roku na przykład dzielimy przez wartość z 2006 roku, czyli przez samo siebie, dlatego tu jest 1. Tak samo tutaj, jeżeli nową bazą byłby rok jakikolwiek dowolny, ja wskazałam przykładowo 2003, to oznacza, że indeks jednopodstawowy, gdzie bazą jest 2003 rok, to dla roku 2003 z ręki mogę sobie wpisać 1 i nic nie trzeba nad tym się zastanawiać. Pozostałe indeksy, które tutaj ja już uzupełniłam, są bardzo prosto liczone. Liczymy po prostu poprzednie indeksy o innej podstawie, dzielimy przez wartość, która występowała w tym roku, który obecnie będzie bazą. Czyli generalnie bieżący indeks poprzedni dzielę przez ciągle przez indeks, który występował w roku, który teraz jest bazą. Zobaczymy, jak to jest na pozostałych przykładach. Po prostu to, co mam obok dosłownie na indeks o poprzedniej bazie, dzielę przez indeks też z poprzedniej bazy, ale z roku, który teraz jest bazą. Więc możemy podejrzeć na tym przykładzie, że wartość 2008 ciągle dzielę przez wartość indeksu z 2003, bo taka będzie teraz nowa baza. Nie jest to może nic skomplikowanego, ale taki zapis, jak ja mam tutaj z dolarami, czyli po wciśnięciu klawisza F4, usprawnia nam pracę. Zapisujemy raz taką formułkę, wciskamy Ctrl-C w Excelu i dla pozostałych komórek przekopiowujemy tą formułkę i to się utrzymuje, że ciągle zmieniającą się wartość dokładnie z tego samego wiersza dzielimy przez wartość z roku, który obecnie jest bazą. Dodatkowo możemy zauważyć, że nasze indeksy przyjmują różną wartość i to jest jak najbardziej poprawne, bo tutaj bazą jest 2003 rok, czyli dane wartość 2004 dzieliliśmy przez wartość 2003, gdyby to były wartości rzeczywiste, a tutaj daną wartość 2004 odnosiliśmy do wartości, która występowała w roku 2006. A więc tu możemy powiedzieć, jak na przykład sprzedaż spadła o 2,8% w 2004 roku, może nie spadła, a była niższa, bo
no nie może w przeszłości coś spaść w porównaniu do tego, co będzie w przyszłości. Czyli tu raczej byśmy powiedzieli, że na przykład sprzedaż w 2004 roku była o 2,8% niższa od sprzedaży, jaka była w 2006 roku. A jednocześnie możemy tutaj stwierdzić, że w 2004 roku sprzedaż spadła o 0,9% w porównaniu do sprzedaży, jaka występowała w roku 2003 roku.